8 marca do Dzierżoniowa dotarł pierwszy transport z pomocą z partnerskiego miasta Bischofsheim. Jego mieszkańcy zorganizowali zbiórkę i transport najpotrzebniejszych rzeczy. Dwoma ciężarówkami dotarło 26 ton darów, które zawierały śpiwory, karimaty, materace, ręczniki, koce, jedzenie dla dzieci i niemowląt, pampersy, środki higieniczne, leki i środki opatrunkowe. Zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa i Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy wspólnie rozładowali ładunek do tymczasowego magazynu zarządzanego przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie. Przybyły dwa tiry z naszego partnerskiego miasta w Bischofsheim. Burmistrz Bischofsheim w tamtym tygodniu zadzwonił do naszego pana burmistrza z propozycją właśnie wsparcia zarówno finansowego, jak i rzeczowego na rzecz uchodźców, którzy zatrzymali się, znaleźli miejsce schronienia w Dzierżoniowie. Zaproponował właśnie przyjazd tirów, czy na początku był to jeden tir. Okazało się, że mieszkańcy Bischofsheim oraz członkowie Stowarzyszenia Ukraińskiego z Mainz zebrali tak dużo wszelkiego dobra, że przyjechały dzisiaj finalnie dwa tiry z 26 tonami różnych rzeczy. Są to głównie te najbardziej potrzebne nam rzeczy w tym momencie, to są śpiwory, materace, karimaty, również ręczniki, takie żywnościowe produkty, ale też rzeczy dla małych dzieci. To jest tylko magazyn, w którym składamy rzeczy. One będą sortowane i wykorzystywane na rzecz naszych uchodźców. Natomiast rzeczy, które są ponad to, co potrzebujemy na miejscu, oczywiście będą wysyłane dalej na Ukrainę. Również dostaliśmy agregaty prądotwórcze, także takie rzeczy na pewno trafią na Ukrainę.